Kibica. Jako pierwszy wywołany do ringu Łukasz Niemczyk w narożniku czerwonym. Łukasz Niemczyk, czempion wojną w Bogomiennica. Narożnik niemiecki, ćwierćfinalista ubiegłorocznych mistrzostw Polski seniorów w boksie. Mateusz Matyja, Orzeł Oleśnica. Mateusz Matyja, narożnik niemiecki, ćwierćfinalista ostatnich mistrzostw Polski, a więc jest to szeroka czołówka krajowa, już nie tylko czołówka Dolnego Śląska i Opolszczyzny, ale całego kraju. Myślę, że ten turniej, ten start powinien być też obserwowany przez naszych trenerów kadry narodowej. Trzeba szukać tych diamencików, które w przyszłości będą szlifowane i mają osiągać sukcesy na ringach międzynarodowych. Ring walny, runda pierwsza. Pierwsza runda. Niemczyk i Matyja. Matyja w narożniku niebieskim, a więc również w niebieskich rękawicach, dysponujący lepszymi warunkami fizycznymi. Ale zobaczymy, co postawi Niemczyk. No proszę zobaczyć, jakie szybkie przyspieszenie Niemczyka w półdystansie. Oczywiście boksujemy tutaj bez kasku, a więc jest już ta namiastka boksu zawodowego. Ach, szukał dobrej akcji Matyja. Chciał zacząć wszystko od lewej ręki. Dobrze odpowiada Niemczyk pojedynczym prawym. Na razie jeszcze sporo chaosu, ale sporo też adrenaliny na pewno w żyłach obu pięściarzy. Chce boksować klasycznie Matyja, zaczynając właśnie wszystko od lewego prostego, który ma zdystansować się Niemczyka. Ma go wyczuć. No i potem kropka na D należałaby do prawej ręki. Ale stara się agresywnie i mobilnie w ringu zachowywać Niemczyk. No pachnie tutaj naprawdę solidnymi grzmotami. Nie żałują sobie mocnych ciosów. Trenerzy Niemczyka cały czas próbują nastawiać swojego pięściarza w trakcie walki, sugerując, żeby zaczynał wszystko jako pierwszy, żeby chodził w prawą stronę. Teraz nieco spokojniejszy fragment. Ale te wymiany mogą się podobać. Jeszcze w klinczu próbował prawym podbródkowym zaznaczyć swoją przewagę Niemczyk. Nie może jeszcze wstrzelić się lewą ręką Matyja i tu chyba jest jego problem w tej pierwszej rundzie. Ważny jest ten pięściarski luz, o który apelują trenerzy obu pięściarzy. Zupełnie inaczej wygląda cios zadawany z luzu, a inaczej, kiedy zawodnik jest spięty. Pierwsza runda okraszona brawami przez kibiców. No nie może być inaczej, bo sporo się działo. Nie jest to walka nudna, a raczej zupełne jej przeciwieństwo. My spoglądamy w narożnik czerwony
i na Łukasza Niemczyka, czempion Hojnów, powiat Legnica. Ja jestem ciekaw, jak zmieni się obraz tej walki, kiedy Matyja zacznie trafiać lewą ręką, a wydaje mi się, że taki moment może nastąpić. Zresztą nazwisko Matyja bardzo dużo powinno mówić kibicom boksu w Polsce, bowiem mamy zawodowca Marka Matyję. Na pograniczu kategorii półciężkiej i super średniej boksuje. Zresztą na razie z niezłym efektem. Ale świetna kontra Niemczyka, zobaczmy jak przeczytał ładnie atak Matyi i błyskawicznie zadał dwa celne uderzenia. Spory przegląd pola, używając języka boksera piłkarskiego ma Niemczyk. Ach, kapitalnie, naprawdę mocno bije Niemczyk, precyzyjnie. Urozmaicony boks Niemczyka, są i ciosy proste, są i kontry. Teraz akcja, lewy hak, prawy sierp, prawy na dół, duży arsenał. Matyja stanął w drugiej rundzie. Na razie zaznacza swoją przewagę Niemczyk. Ach, kapitalnie, lewym z dołu trafia znowu Niemczyk. Zaczyna robić już pokaz boksu w tym momencie. Koncertowa postawa Niemczyka w drugiej rundzie. Przede wszystkim ma ten atut Łukasz Niemczyk w postaci dużej ringowej mobilności, w postaci balansu. Jest trudny do trafienia i nie może właśnie przez to złamać go Marek Mateusz Matyja oczywiście. To jest niestety przywara sporej części polskich pięściarzy, takich dość sztywnych w ringu. Na razie tej sztywności nie ma Łukasz Niemczyk. Delikatne krwawienie z nosa. Pojawiła się zresztą krew na ringu. Musiała zainterweniować pani Agnieszka Górska. My wracamy do tego momentami pasjonującego naprawdę pojedynku kategorii do 64 kg. Raz, drugi, trzeci już szuka prawej ręki Łukasz Niemczyk. No, musi się słuchać Matyja. Komend pani arbiter. W zasadzie zmienił nieco strategię Niemczyk, bo już nie bije takim klasycznym lewym prostym, tylko lewym z dołu. Druga runda w moim odczuciu świetnie rozwiązana przez Łukasza Niemczyka. Wydaje się dobrze przygotowany do tego startu, bo po pierwsze jest szybkość, dynamika, ale jest też kondycja i wytrzymałość. Oleśnica. Informuję Państwa, że losowanie karnetów oraz nagród rzeczowych dla kibiców publiczności odbędzie się po pojedynkach. Zapraszam również do baru. Za Państwa plecami znajduje się bar, gdzie można nabyć kawę, herbatę, napoje oraz przekąski. Polecamy. Bardzo jestem ciekaw, w jaki sposób rozwiąże trzecią odsłonę Łukasz Niemczyk. No i jak przeciwstawi mu się Mateusz Matyja. Runda trzecia. Bo to, że Matyja potrafi boksować, to my doskonale wiemy. Ale na razie jeszcze nie ma takiego klarownego, jasnego sposobu na to, jak przechytrzyć między linami Niemczyka. ...64 kg kategoria wagowa w kraju. Na pewno bardzo mocnym zawodnikiem jest chociażby Damian Kiwior. Bardzo często wracamy do tego, że jest potrzebna rywalizacja
Właśnie przede wszystkim na krajowym podwórku, bo to ona tak naprawdę determinuje pięściarza i pozwala mu się rozwijać i potem z sukcesami boksować na arenie międzynarodowej. Nie było komendy stop, mógł boksować Niemczyk. Wypadł ochraniacz na szczękę Łukaszowi właśnie, a więc musi być zatrzymany czas. No i zgodnie z procedurami, które doskonale znamy, ochraniacz powinien zostać przemyty, tak też się stało, zanim wróci na swoje pierwotne miejsce. Stara się rozluźnić Matyja, złapać balans. Nie chcę być tutaj jednostronny też w komentarzu, ale no lepiej po prostu boksuje Niemczyk. No widzimy, raz, drugi. Lewa ręka dochodzi do czoła Matyi. Chociaż oczywiście Mateuszowi nie możemy odmówić ambicji. Odczuł te ciosy na korpus, no teraz doprawił jeszcze cały ten bogaty sos prawym podbródkowym. I tym razem historia z ochraniaczem po stronie Mateusza Matyi. Świetne przyspieszenie Niemczyka po raz kolejny. Trenerzy już apelują, żeby Niemczyk nie bił na siłę, żeby już raczej w sposób techniczny boksował. Kapitalny lewy hak, jeszcze jeden. No i lewy na górę, naprawdę koncertowa postawa Łukasza Niemczyka. Powtarzam się z tym, co mówiłem w drugiej rundzie, ale takie są po prostu fakty. Jeszcze trochę zapasów, brawa, wielkie brawa naprawdę dla Łukasza Niemczyka, no ale też dla twardego, nieustępliwego w pewnych momentach Mateusza Matyi. No pięknie zaczyna się ta rywalizacja panów na finałowej gali. Mistrzostw Dolnego Śląska i Opolszczyzny, bo to był bój stojący na wysokim poziomie, przede wszystkim emocjonalnym, ale nie zabrakło też smaczków technicznych, takich niuansów, które pokazują już wysokie wyszkolenie techniczne, zwłaszcza Łukasza Niemczyka. Na czas pan Grzegorz Włosek, sędziowie punktowi, na stanowisko numer 1 sędzia Małgorzata Kiner, stanowisko numer 2 sędzia Agnieszka Górska, stanowisko numer 3 sędzia Mariusz Migucki. Myślę, że wszyscy kibice zgromadzeni w domu Expo oraz nasi widzowie nie mają wątpliwości, kto był górą. Mistrze Dolnego Śląska w kategorii na 64 oficjalne przedstawienie. Mistrzem Dolnego Śląska zostaje oczywiście decyzja jednogłośna. Łukasz Niemczyk. No i warto Łukasza zapamiętać. Ja na pewno zapamiętam go ze świetnej postawy Ulec dzisiaj. Niemczyk, czempion hojnów, powiat Legnica, mistrzem Dolnego Śląska i Opolszczyzny na rok 2000.